Wiele się działo przez ostatnie dni na hali Arena Szczecin. Pierwszy raz w naszym mieście odbywały się bowiem Mistrzostwa Świata i to nie byle jakie, bo dzieci i młodzieży w karate. Do naszego miasta przybyło ponad 1500 zawodników z 40 krajów świata. Imprezę rozpoczęła wielka ceremonia otwarcia, która szeroko komentowana jest do dzisiaj. Ceremonia otwarcia w opinii zgodnej tutaj wszystkich krajów, które przybyły do nas, często z bardzo daleka, no, była fantastyczna, naprawdę. Otrzymuję cały czas gratulacje na każdym kroku, jestem poklepywany po ramieniu, chwalono naszą ceremonię bardzo. No sam fakt, że udało nam się ściągnąć prezydenta Lecha Wałęsę tutaj do Szczecina i jego wsparcie było dla nas ogromnym wyróżnieniem. Zawodnicy ze Szczecina w całej rywalizacji w różnych kategoriach wiekowych poradzili sobie całkiem nieźle i wielu udało się stanąć na podium i odebrać medale. Łatwo nie było. Do Szczecina przybyli bowiem najlepsi młodzi karatecy ze wszystkich zakątków globu. Co kilka minut spoglądam tutaj na ceremonie medalowe. Od czasu do czasu widzę tam zawodników reprezentacji Polski. Chyba z tego co widzę mamy kilka medali. Myślę, że teraz rozpoczęły się konkurencje kumite, których mamy również wielu faworytów, więc na pewno tych medali może być nawet jeszcze więcej. Dla młodych zawodników rywalizacja na tak wielkiej imprezie była dużym wyzwaniem. Większość podołała, jednak momentami pojawiał się stres. Musiałam się uspokoić, bo byłam dość zdenerwowana przy pierwszej walce. Ale poszło w porządku. Obudziłaś się dzisiaj i tak myślałaś o tym, że dojdziesz do finału, że zdobędziesz złoty medal? Nie miałam pojęcia. Powiedz mi, jak ci się podoba cała ta atmosfera? Nie jest łatwo się odnaleźć na tych 10 latami. Wy szybko się odnajdujecie i potem tego swojego placu walki bronicie. To znaczy, ja szukałam i na początku nie wiedziałam, gdzie mam w ogóle iść. Paweł Bombolewski, organizator wydarzenia z przebiegu mistrzostw, jest bardzo zadowolony. Wszystko jest okej. Mam nadzieję, że te mistrzostwa pozostaną w pamięci widzów jako bardzo udane i większość mówi, że najlepsze w historii. Organizatorem mistrzostw było Stowarzyszenie Karate Bushikan. Patronat nad imprezą objęli były prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Wałęsa, minister sportu i turystyki Andrzej Biernat oraz ambasada Japonii w Polsce.